witajcie na moim kanale, witam was w kolejnym filmiku. Tym razem jest to znów filmik makijażowy i tym razem będę się malować w kolejności alfabetycznej. Tutaj na karteczce mam już rozpisane, co mam po kolei użyć, żeby się nie pogubić albo o czymś nie zapomnieć. Na samym początku zetnę sobie włosy, aby mi nie przeszkadzały. Włosy spięte i teraz można przejść do malowania się. Na początku w kolejności alfabetycznej jest literka A, ale na literkę A nie ma żadnego kosmetyku i dopiero na literkę B i użyję bronzera, bo właśnie bronzer jest na literkę B. Użyję tej czekoladki, do tego nie potrzebny mi taki pędzel. Ale ładnie pachnie czekoladą. Zobaczcie, jak to wygląda w opakowaniu, jak prawdziwa czekolada. Trochę dziwnie jest się malować bez podkładu. Dobra, bronzer już użyłam, teraz będzie C. No i na C mam cienie do powiek. Są takie osoby, które na samym początku malują powieki, zanim jeszcze pomalują całą twarz. No i ja teraz będę malować powieki. Na początku użyję tego cienia. Drugim cieniem, którego użyję, będzie to taki ciemniejszy i to jest ten. Myślę, że jest całkiem ok. Ostatnim cieniem, którego użyję, to będzie taki błyszczący ten. Było już A, na A nic nie było, B był bronzer, C były cienie do powiek, E nic nie ma, no i dopiero aż na K. I na K będzie to korektor. Korektor mam tutaj, no i użyję. Trochę dziwnie jest się malować w takiej kolejności, nigdy się tak nie malowałam. W sumie nakładając korektor po nałożeniu powiek, jak się gdzieś wyjdzie tymi cieniami, to zawsze można zasłonić korektorem, ale w sumie to ja wolę malować się tak, jak maluję się zazwyczaj, w takiej kolejności. Teraz dopiero kolejną literką, na którą jest jakikolwiek kosmetyk, będzie to literka P. No i ja tutaj mam puder, no i troszeczkę pudru użyję. No i teraz po literce P jest literka R. No i na R jest rozświetlacz. No i ja chyba użyję rozświetlacza z tej czekoladki albo któregoś z tych rozświetlaczy i wydaje mi się, że użyję tego, co zwykle, tego białego. No i właśnie przypomniało mi się, że jeszcze na literkę R jest róż. No i prawie o różu zapomniałam, więc użyję też i róż. W sumie to zrobiłam nawet róż i rozświetlacz w innej kolejności, bo zawsze robię najpierw róż, a potem rozświetlacz, że troszeczkę tego rozświetlacza dołożę, żeby go bardziej było widać może. R jest literka S, no i na S jest szminka. No i ja mam tutaj taką, no właśnie ją użyję. S jest eś, no to na eś nic nie ma. No i T, na T jest tuż dłużej. Tam się dłużej wylosuje, którego użyć. Więc losuję i wylosowałam T. No i to jest z B. Właśnie zapomniałam użyć zalotki, ale to chyba się nie liczy jako kosmetyk, więc użyję. No na nie do końca pomalowałam te rzęsy, więc mam nadzieję, że mi się nie wyrwią. Już skończyłam cały makijaż. No powiem wam, że wolę i tak standardową kolejność, którą zazwyczaj używam, bo niezbyt mi się podoba ta kolejność, ale dajcie znać, co wy o niej myślicie. Dajcie koniecznie dużo łapy w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!